Słuchajcie, to tak otwieramy te pierwsze zawody, Władek. Dla nich nalać pierwsze. Władek Team. Trzymam. Weź tego partnera, może na Janko. Można się to zmniejszyć. Także zapraszamy wszystkich na kubeczek szampana. Serdecznie witam na pierwszych zawodach organizowanych przez nasz klub, przez klub Władek.pl. Team, jest nas sporo, tak jak widzicie, większość to są nasi zawodnicy, z czego się bardzo cieszę. Słówko tylko odnośnie sponsorów. Sponsoruje nas Konkol, wędkarski.com. Mamy talony na 100 zł dla najlepszej trójki, ostry. Zasponsorował nam też rejs wędkarski, także jest o co walczyć. Mamy też od Holendra kiełbaski, także jest na bogato, nie wyjdziecie głodni. Dziękujemy serdecznie kolegom tutaj ze Straży Targi za udzieloną nam pomoc, udostępnienie miejsca rozgrywania zawodów. Za pomoc medyczną mamy ratowników medycznych w razie czego, jak coś się stanie. Medycy są, pomożemy. Tak, to są takie też pierwsze zawody chyba, gdzie mamy i wiecie, zaplecze medyczne i mamy kuchnię polową, mamy gesslerową, więc kiełbasy będą na ciepło. Tak, mamy dużo jedzenia, także jedzcie ile wlezie. Pogoda dzisiaj kapryśna, mamy taki boczny wiatr, który no, spycha nasze zestawy do wody. No, pierwsza tura jest już za nami, bardzo dużo ludzi wrzuciło swój zestaw do wody, także no, niestety takie rzuty nie są zaliczane. No ale bądźmy dobrej myśli, druga tura już w połowie, widać, że ludzie po tej pierwszej turze zdecydowanie mocniej rzucają w drugie i pojawiają się dosyć fajne odległości 170-180 metrów, więc to jak na takie nasze zawody tutaj w takich ciężkich dosyć warunkach to jest bardzo dobrze. Tutaj przypomnę taki rekord polski nieoficjalny, to jest Rafał Udziela w zeszłym roku na gravelu rzucił 193 metry bodajże, także no mamy co pobijać, ale myślę, że w tych dzisiejszych niesprzyjających warunkach nie za bardzo sobie poradzimy, bo większość jednak ciężarków ląduje niestety w wodzie. Na tą chwilę żaden nie zlądował w krzakach, także no coś to daje do myślenia, że jednak ten wiatr jest na tyle silny, że spycha te ciężarki do wody. Plaża no, na tej wysokości też jakaś mega szeroka nie jest, ale no tak jak widzimy, wcelować w tą dosyć szeroką plażę mimo wszystko jest bardzo ciężko.
jak wiecie, to pierwsze zawody zorganizowane przez Władek Team. Jesteś na plaży w Karwi. Słuchaj, jak Ci się podoba? Bardzo, bardzo sympatycznie. Pogoda wpisuje, choć mamy delikatny boczny wiatr, co powoduje ściąganie ciężarków na plażę, w kierunku wody. Ja również zaliczyłem spalony rzut, także no, trochę się martwię. Choć przede mną jeszcze dwa rzuty, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Jestem ogólnie bardzo zadowolony z frekwencji i ogólnie z klimatu, tak? Także. No bo Marek, słuchaj, bo teraz tak, musimy wytłumaczyć, to są pierwsze zawody w tym roku, nie? I fajnie widać buźki po prostu wszystkich naszych tutaj ludzi, no nie tylko z Władek Team, bo nas jest przecież dużo. Wy to jak kadra narodowa, tak? Bo tu Marek reprezentuje Bellone, klub, no, klub, który no, jakieś tam korzenie ma w Pucku, ale też na Helu, tak? Siedziba w Helu teraz. Jesteśmy sekcją sportowego klubu MZKS Hel. Jesteśmy sekcją, nazywamy się SKW Bellona. Także też jesteśmy takim odłamem tutaj surfcastingu na Pomorzu. No tutaj tych klubów jest więcej. Tak ja naliczyłem, z 4 kluby wędkarskie są tutaj u nas, czy nawet 5 może. Tak. Z 5 może nawet, także frekwencja jest bardzo fajna. Oby nie zaczęło padać, bo coś tutaj, takie czarne chmury idą. Słuchaj, jak myślisz, no bo teraz tak, rzuciłeś do wody, tak? Ja też. Widzę, że się chłopaki mocniej teraz spinają i naprawdę przykładają się do tych rzutów, co też skutkuje mimo wszystko wodą od czasu do czasu. Jak, słuchaj, bo teraz takie coś, w tych zawodach naszych w regulaminie nie ma nic powiedziane o żyłce, czy tam plecionce, jest tylko o przypon, jaki musi być użyty. Czy myślisz, że cieniutka żyłka typu 0,10 dużo więcej da niż taka typowa żyłka 0,25-0,28? Moim zdaniem jest różnica między 0,30, 0,28 a 0,20. 0,20, ale czy 0,20 a 0,10 jest różnica? Nie jestem w stanie powiedzieć, gdyż nie próbowałem. Próbowałem 0,30, 0,20, 0,20, dalsze osiągi są. Spacerowałem sobie po plaży, no i spotkałem Arkadiusza z Pomucha Lemborg, największego klubu wędkarstwa morskiego w Polsce, no najwięcej członków, ma ponad 60 ludzi. Słuchaj Arek, bo Ty masz bardzo specyficzną wędkę, widzę, że jeszcze nie opisana. Co to jest za model? Bo widzę, że Dragon, ale to chyba dopiero wejdzie, co? Do produkcji, czy oczywiście do produkcji, do sklepów. Model to jest testowy, który dostałem z firmy Dragon do porzucania po prostu, on jest nieopisany jeszcze. A trafi w sprzedaży, będzie około połowy roku. W katalogach już jest, ale będzie w połowie roku w sprzedaży dopiero. Coś wiesz na temat tego, jak to leci, ile to kosztuje? Kosztów nie wiem, jakie są. Podobne są dive'y, tylko dive'y są gorzej, trochę uzbrojone. Ale dive'y w tamtych granicach 500 zł są, podejrzewam, że to będzie droższe, nie? Rzuca się tym też całkiem fajnie. I no, spaliłem trochę rzut, tam 140 ponad metrów rzuciłem, ale może mi się uda, nie, na brzeg, ale za późno po prostu puściłem, nie? Teraz myślę, że trochę dalej poleci, bo tak jak ćwiczyłem rzuty, to z półobrotu mi tam 160 metrów wychodziło, nie? No ale nie można rzucać, nie? No nie, tutaj przepisy bezpieczeństwa na to nie pozwalają, wprawdzie mamy zabezpieczenie medyczne i wiecie, wszystko jest naprawdę zrobione porządnie, ale nie będziemy tutaj ryzykować. Właśnie przed chwilą Marek rzucił, no nie wiadomo co, chyba znowu do wody, bo tak oklaski były, bo to Marek tak przy tej posturze tam powinien 200 metrów mieć. To ten też ma nowy sprzęt. Słuchaj, powiedz nam jeszcze coś takiego, bo to są pierwsze zawody no, w tym roku po prostu. Fajnie jest zobaczyć buźki naszych wędkarzy? Znaczy dobra taka impreza jest, z tego względu, żeby się chociaż spotkać ze znajomymi, nawet jakby jakiś klub zorganizował głupiego grilla, za przeproszeniem, na plaży, to i tak dużo ludzi by przyjechało. No bo od praktycznie listopada do kwietnia się nikogo nie widzi. No prywatnie to wiadomo, tam na Karwie się pojedzie, czy gdzieś, to tam się spotka znajomych, ale to jednego, dwóch, nie więcej. A tak mówię, większej grupy ciężko. Dobrze, że taka impreza się odbyła. No tutaj jest około 40 uczestników, ale też widzimy, że jest dużo osób towarzyszących. Ludzie przyjeżdżali z dziećmi, z żonami, także zrobił się z tego taki piknik biesiada. I bardzo dobrze.
Jesteśmy koło sędziego głównego. Panie sędzio, jak to wygląda? Powinno wyglądać lepiej w drugiej turze, bo już każdy jakąś wprawę tam ma, już się rozgrzała. Jak widać, na razie wszyscy palą. Dopiero pierwszy zmierzony rzut, wszystko idzie w wodę. Czyli ten wiatr nam przeszkadza tak mocno? No być może się wzmaga, że ściąga na prawo. Czyli no mamy coraz gorsze warunki i no czy zakwalifikuje nam się połowa ludzi w ogóle do tego turnieju na koniec, do klasyfikacji? Trudno powiedzieć, jest jeszcze trzeci rzut. Zawsze może się udać. Dobrze, widzimy, że kolejny zawodnik się szykuje. Jak... Druga, tak. Jak wygląda właśnie to, jak oceny techniczne, jak oni tutaj, co oni muszą zrobić, zanim rzucą? No, stają rączka do góry, sędzia podnosi także rękę na znak, że wszystko jest grane. Że wszystko jest grane i zawodnik rzuca i wszystko, i mierzymy. Jeżeli nie wpadnie do wody, bo jak wpadnie na wodę, to jest spalone. Bądź tutaj na linii wytm, jak wpadnie za te krzaczki, to tak samo to palimy, nie? I widzę, że macie tutaj łączność, tak? Czyli oni podają wam, ile metrów jest? Tak, tak, wszystko jest na bieżąco, ile metrów. No i ja to zapisuję, notuję i tak to wygląda. Rewelacja. Przygotowuje się następny zawodnik. Tak jak widzicie, raz słoneczko jest, raz nie ma. Wiatr raz jest, raz nie ma i to jest też ten problem, bo jakby cały czas tak samo wiało, to mamy taką możliwość, że możemy się tam do tego jakoś dostosować, a mamy takie dosyć gwałtowne podmuchy, co widać na naszych flagach władkowych. Przygotowuje się Ksawery, kolega z Wejherowa, tak jak pewnie widzieliście na mapce naszych zawodników na władek.pl, no to mamy zawodników z całej Polski, z Tomaszów Mazowiecki, pozdrawiamy teraz. Także no, jest nas sporo, jest nas coraz więcej. No i bawimy się. Tak wygląda nasza zabawa na plaży. Zaczynamy rok od zawodów rzutowych. Ksawery rzuca, uwaga. Bardzo dobrze rzucił. Jak się stoi za uczestnikiem, to widać, jak ten ciężarek leci. Z boku nie za bardzo widać. Trzeba stanąć po prostu za nim. No i Ksawery gdzieś tak za 150 metrów rzucił. Nie jest źle, ale no, rewelacja też nie jest, ale zważywszy na ten wiatr, no to trzeba pogratulować, bo ja rzuciłem też i trafiłem w wodę, także jest dobrze. Dobra. Dawaj w lewo. Lewo. Na dół pleje. Dziękuję wszystkim za liczne przybycie na nasze pierwsze zawody Władek Team. Tak jak widzicie, frekwencja dopisała mimo tego, że na koniec nas troszeczkę tutaj zmoczył deszcz. Myślę, że wyniki satysfakcjonują większość z was, aczkolwiek bardzo dużo ludzi przyjechało chyba na ryby, bo wrzucaliście wszystkie ten, wiecie, nasze zestawy do wody zamiast na plażę. Ja myślę, że Jacek powinien drugi raz dokładnie wam wytłumaczyć, że to chodziło o to, żeby, wiecie, na plażę rzucać, nie? Uwaga, miejsce szóste, Jarosław Worach! Brawo, Jarek! Brawo, brawo, miejsce szóste! Michał! Bo ja jedną ręką rzucałem! Albo to Mańko! Wiesz co, podawałbym taki kolor. Tutaj dla ciebie statuetka, zawody rzutowe, szóste miejsce. I czapeczka, masz już jedną, będziesz miał drugą. Jaki? Daj żółty, o. Bardzo piękny żółty kolor, proszę bardzo. Parę rzeczy masz od Władek.pl. Dobra, okej, okay. Lecimy dalej, bo zmokniecie. Piąte miejsce, również człowiek od nas, Andrzej Dechnik. Brawo! Brawo! Andrzeju, gratuluję. Bardzo ładny dyplom, mam nadzieję. Dziękuję. Poczekaj jeszcze, czapeczka do kolekcji druga, no bo nie miałeś, teraz masz. I o, proszę bardzo, taka oto statuetka autorska nasza. Myślę, że wstydu nie ma. Super. Gratulacje. Parasolkę jakąś sobie wybierze. Parasolkę. Andrzej, parasolkę jeszcze. Aha, ja jemu nie padę. Dobrze, miejsce czwarte. To już wiecie, już jest blisko tych nagród większych. No, czwarte zawsze jest ponoć najgorsze. Roman Jaras. Joras. Jest napisane Jaras, kurczę. Trudno.
Najwyżej ci wymienimy przy okazji. Proszę bardzo. Dziękuję. No. Czapeczka do kolekcji. Proszę bardzo, tutaj o. Chwila dla fotoreporterów. Ale też nasz! Też nasz! Brawo! Parasoleczkę sobie. Władek rządzi. Przemcio, patrz, jak Władek rządzi. Słuchajcie, no zaczyna się robić gorąco. Tak? No. Trzecie miejsce, Bartek Hempel. Jeszcze nie nasz człowiek, a jeszcze... Jeszcze nie... A będzie nasz! Nie wiadomo, tak wiecie, nie zapeszajmy. Proszę bardzo. Zapraszamy! No czapeczkę, o. Dobra, zaraz, przychodź. Czapeczkę w kamerze już ma, proszę bardzo. Proszę. Statuetka. I tutaj bon podarunkowy od wędkarski.com, od Rufia, proszę bardzo. Dla ciebie. Dzięki. Nie, ale daj mu smycz, żebyś go był. Już ma. To parasoleczko będziemy mieli. Jeszcze pytanie, ej. Drugie miejsce pomijmy. Ja też bym to zrobił, masz rację. Śmiała inicjatywa. Ty fair play nie dostaniesz? Nie, ale przyda mi się taka statuetka, bo to ja jestem. To drugie miejsce. Michał, prezent! Dobra! Kurde, jak ty to zrobiłeś? Po pijaku! Tak myślałem. Także ładnie statuetka będzie u mnie też wisieć. I nawet bon podarunkowy. O. I druga czapeczka. Parasol. Jest! Parasolka. Kasia kręci. Brawo. Kasia wszystkich kręci. Parasolka. Połóż obojętnie, ja się nie lubię. Dobra. I teraz to najgorsze. Pierwsze miejsce. Człowiek, który mnie trochę przeskoczył. 5 metrów. Nie, no trochę więcej. 190, słuchajcie, metrów. To jest naprawdę taki wynik, że ja cię kręcę, a naprawdę bardzo dokładnie żeśmy mierzyli. Marek Kasprzycki. Brawo. Brawo, Marek. Od razu się jasno zrobiło, zobaczcie. Proszę bardzo, Marku. No, bo na żółto ubrane to się jasno zrobiło. Marek, proszę bardzo, w twoje ręce pierwszy Władkowy puchar i to jeszcze dodatkowo z jedynką. Dla ciebie również, no może nie mamy jakichś pamiątkowych pucharów, znaczy się medalów, ale masz bon podarunkowy od wędkarski.com i druga rzecz, wyprawa na dorsze z Ostrym. Także myślę, że będziesz na trzecie, trochę kasy ma zaoszczędzone. Czapeczka nasza się może kiedyś przyzwyczaisz do niej, choć to pewnie dasz dzieciakom, bo to nie z tym logem, nie? Dzięki bardzo. I jeszcze parasoleczka. Brawo! Różową! Różową! Różową!